Cześć, zapraszam Was na pierwsze wrażenia na gorąco, prosto z premiery Huawei Mate 20 Pro. Muzyka Huawei Mate 20 Pro to w sumie najmocniejsza jednostka, jeżeli chodzi aktualnie o Huawei. Jak widzicie, my mamy wersję Emerald Green, więc jest to taki ciekawy odcień zielonego, z tą właśnie taką ciekawą fakturą. To rzeczywiście wygląda świetnie. Oczywiście teraz przy was zdejmę tutaj tą tylną folię. I naszym oczom okazuje się naprawdę ciekawa struktura. Wiadomo, ten smartfon na pewno będzie się delikatnie palcował, natomiast ta fakturka tutaj jest bardzo ciekawa. Ten chwyt smartfona nie będzie taki zwykły chwyt smartfona, tylko będzie rzeczywiście znacznie lepiej leżał w dłoni. No naprawdę jest ciekawie. Przechodzimy teraz do aparatów, a w sumie do trzech modułów aparatów. Są między innymi bardzo szeroki kąt, czyli 16 mm, 27 mm oraz 80 mm, więc mamy tak naprawdę bardzo duży przekrój, jeżeli chodzi... O ogniskowe w aparacie możemy tutaj uzyskać bardzo ciekawe i różne efekty, ale o tym oczywiście później w samej już recenzji, którą zrobiła dla Was Konrad i będzie ona też widoczna na X.Com. Przechodzimy teraz do dołu smartfona, i tutaj mamy szufladkę na kartę NanoSIM i kartę NM, jest to nowy standard, jeżeli chodzi o karty pamięci oraz port USB typu C, który jest również też głośnikiem. Zostało to przez Huawei, a w tym modelu specjalnie przeprojektowane. Na lewej krawędzi zaś mamy przycisk Power, który jest w kolorze czerwonym i wygląda po prostu świetnie i idealnie kontrastuje z tym ciemnym zielonym. Dodatkowo mamy też przyciski głośności. I na górze mamy oczywiście port podczerwieni i mikrofon do zbierania szumów. Przejdźmy teraz do wyświetlacza tego smartfona, i już jak widzicie, on jest delikatnie już przez mnie następnie skonfigurowany, ale dzięki temu możecie zobaczyć od razu tutaj pojawił się skaner linii papilarnych, który wbudowany jest w ekran i działa rzeczywiście ciekawie. Pokażę wam to na tym przykładzie. Przykładam, jest odblokowany. Przykładam, jest odblokowany. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Dzięki temu też nie palcują nam się tak plecki smartfona. No, bo to niestety była bolączka, jeżeli mieliśmy ten skaner właśnie z tyłu. A to jest bardzo ciekawy krok w przyszłość. Jeżeli zaś chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj 6,39 cala. Jest to ekran o rozliczości 3120x1440. Jest to delikatnie wykrzywiony ekran OLED w układzie 19,5 do 9, który ma pokrycie barw nawet DCI P3 i oczywiście obsługę HDR, więc. No tutaj będzie się idealnie oglądał wręcz filmy na Netflixie, czy jakieś ciekawsze produkcje na YouTubie. I co jeszcze ciekawe, stosunek ekranu do całości obudowy to 88,7%. Jest to znacznie więcej niż iPhone XS czy jakikolwiek inny smartfon, jaki widzieliśmy w sumie na rynku. Oczywiście te ramki tutaj są bardzo małe, bardzo cienkie i tego smartfona trzyma się naprawdę bardzo dobrze w dłoni, mimo tego, że no jest to jednak mimo wszystko. Grubo powyżej 6,3 cala. Jeżeli zaś chodzi o podzespoły, czyli serce tego smartfona, mamy tutaj ciekawy procesor, jakim jest Kirin 980, czyli najmocniejsza jednostka stworzona przez Huawei. A. Pierwsza w technologii 7 nanometrów oferuje oferująca znacznie większą wydajność, a natomiast ma być jeszcze bardziej efektywna, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii. Czyli ma z niej korzystać mniej, ale być bardziej wydajna. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie sprawowało się już podczas samych testów. Natomiast wstępnie zapowiada się to bardzo ciekawie. I to też ciekawe: w pudełku mam oczywiście kabel USB typu C, to jest jakby standardowe. Natomiast ciekawa kwestia to nowa ładowarka która pozwala wykorzystać aż 40 watów mocy. Czyli jest w stanie naładować tego smartfona w 65 minut, a to jest naprawdę bardzo krótki czas, jest to ładowanie średnio 1% na 30 sekund, czyli bardzo, bardzo szybko. I to też mnie cieszy, bo to jest rzeczywiście, bo to jest pierwsza taka ładowarka, taka moc, jeżeli chodzi o ładowanie smartfona na świecie. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwsze gorące wrażenia z premiery Huawei Mate 20 Pro. Zapowiada się naprawdę ciekawy smartfon. Na pewno zachęcam Was do śledzenia naszego kanału, jak i kanału xcom bo też tam pojawi się materiał recenzujący tego właśnie smartfona. No naprawdę Huawei mnie zadziwił na tej konferencji. Pokazał smartfon, który znacznie przewyższa wszystkie inne, które mamy teraz na rynku. Oferuje naprawdę ciekawe funkcje, które dokładnie przetestujemy w samej recenzji. Natomiast wstępne pierwsze wrażenia, po prostu krótko mówiąc, Wow! I to tyle, jeżeli chodzi o materiał z Huawei Mate 20 Pro. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego smartfona, co mamy dokładnie sprawdzić w recenzji, koniecznie piszcie to w komentarzach. Chętnie się do tego odniesiemy w finalnym materiale. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić naszych kolejnych filmów. To tyle. Czołem!